Hej wszystkim, tu Glitch i witam was w kolejnym na moim kanale z otwierania laleczek, także... tak. Więc jak widzicie po tytule, dzisiaj otworzymy sobie lalkę z serii Rainbow High, a jest to lalka... Jest to lalka z serii trzeciej i szczerze nie mogę się doczekać aż jej otworzę, ponieważ jest to jedna z moich e, faworytek z serii trzeciej. Poza tym... Siedzi u mnie od miesiąca i czeka, że ją tworzy, także. <grymne> tak. Moje światło jest okropne, ale to nic nowego. Nasza Rainbow High ma na imię Amy Wanda. Podobnie jak w jest takie samo jak w serii pierwszej i drugiej. Powiem tak, kiedy pierwsze arty promujące serię trzecią, to była po prostu moja faworytka. Jakby, czy wy ją widzicie, Tu jest taka wow. A kiedy pojawiła się jej lalka. No, troszkę różnicy jest. Ale wciąż uważam, że lalka jest śliczna, ma śliczny makijaż jest w moim ulubionym kolorze, czyli kolor fioletowy. także nie będę czekał i ją otworzę, ponieważ kiedyś już u mnie od miesiąca, także <grystanie> let's do it okej okay. mam ją. Pierwszą rzeczą, która czeka mi się w oczy jest to, że lalka ma Troszeczkę rozmazaną konturówkę i szminkę. Jest tak tutaj troszeczkę. O, o. Także tak. Ale szczerze, nie jest to nic takiego, co mi mega przeszkadza. I szczerze, nie widać tego aż tak, także mogę to przeżyć. No dobra, otwórzmy dalej. Ogólnie w ostatnim czasie Rainbow High stały mi się mega bliskie. Jakby wiecie, stało się to troszkę moją obsesją. Może nie mam dużej kolekcji, ale. Wybieram lalki z yy, rozwagą, takie, żeby mi się podobały jak najbardziej. I jak teraz się nie narzekam. Ogólnie chciałbym też robić więcej openingów, ale... hało. Biorąc pod uwagę moją aktualną sytuację finansową, ponieważ chodzę do dwóch prac i obie prace są tak troszkę średnio opłacalne, podejrzewam, że następny opening może być w maju, także... tak. No chyba, że Rainbow High chciałbym mi troszeczkę, wiecie... Sponsorować, także nie obraziłbym się. Ok, więc zaczynamy od tego, że Alka ma naprawdę mega przyjemne włosy i są mega kolorowe. Mamy tu trochę fioletowego i ciemnego różu. Taki brudny róż. Nie wiem, jak w sumie jestem Daltonistą. Znaczy nie jestem, ale może trochę. <laughs> I zauważyłem, że jej końcówki włosów są troszkę dziwnie napuszone ale myślę, że Boli powinni jej pomóc, także zobaczymy. Alka ma brązowe, bardzo proste. Brwi. Makijaż daje mi trochę vibe Instagrama, nie wiem czemu, tak troszeczkę. I teraz zauważyłem, że ma troszkę na ustach brokatu, także wow, tego nie zauważyłem wcześniej. A jej oczy są fioletowo-różowe, niebieskie, także. Wracając jeszcze do włosów, i włosy są rozpuszczone i są dość długie. Tutaj jeszcze troszkę łysa, bo trzeba trochę to rozczesać, a ja tego nie zrobiłem, także. Spokojnie, ona nie jest łysa, po prostu ja tego nie przysłałem. W że wrzuciłem jej grzebień, o nie, czekajcie. Co do grzybienia, grzybienie wygląda tak. Wygląda w sumie... Wygląda jak wszystkie inne grzybienie od Rainbow High, także tak. I jest w kolorze fioletowym. Co do artykulacji walki, może ruszać głową na boki. Ma ruchome rączki w łokciu i nadgarsku, i ma zgiane nogi w kolanie. No i może też usiąść. Co to jest, troju? Alka ma na sobie taką bluzę, która ma wyszytą torebkę. I pamiętam, że kiedy ta alka wychodziła, to każdy miał takie wow, ona ma torebkę. Just kidding, to jest torebka wyszyta. Ale ma to swój sens, ponieważ jest ona na profilu wizualnym. Nie pamiętam, jak to się nazywa po polsku. Tutaj wam pokażę zdjęcie. I ma to sens. ta bluza jest czarna, tutaj ma odkryte. Łokcie, napis Rainbow i wyszyte koraliki, także w ogóle to OK, nie powiem. Co do jej spódniczki, jej spódniczka daje mi mega vibe dziki z księżyca, nie wiem czemu, ale takie spódniczki zawsze mi się z nią kojarzą, może to tylko ja. No i lalka ma jeszcze na sobie długie kozaki, które są wiązane i powiem szczerze, że jestem w szoku, ponieważ myślałem, że te kozaki będą zrobione z twardego materiału, a jest to naprawdę mięciutka guma i wow. Okej, okay, to mi się podoba. A co do innych detalów, lalka ma pomalowane paznokcie na filetowe. Lalka nie ma kolczyków, ale ma dziurki w uszach, więc jeśli macie jakieś kolczyki, to możecie je śmiało wsadzić. Lalka przychodzi także z drugim outfitem, którego ja nie będę otwierał, ponieważ ja swój lalek nie przybieram, wolę trzymać je w swoich oryginalnych strojach. A mamy tutaj wiązane szpilki oraz skarpetki. I mega mi się podoba motyw skarpetek. Mega podoba mi się ten księżyc, naprawdę jest super. I tutaj mamy spodnie kolejną bluzę, ale tym razem jest to bluza na krótki rękaw i top z napisem Rainbow wszędzie. Nie jestem wielkim fanem tej bluzki i bluzy. Spodenki mi się mega podobają, tak są buty i skarpetki. Jak mówiłem wcześniej, nie będę tego otwierał, ponieważ w swoje jak nie przybieram. I pewnie ten outfit sprzedam dalej, więc tak. Prócz dodatkowego stroju mamy także instrukcję i stojak, Także otwórzmy to. Do instrukcji instrukcja pokazuje nam, jak wiązać buty. Ja umiem wiązać buty, więc yy, tak, nie jest mi to potrzebne, ale fajnie, że to dodali. Taką samą instrukcję ma też lalka Lily Cheng którą mam. I z tyłu nic nie ma. Dalej mamy takie wieszaki. Ten jest fioletowy, ale ten jest bardziej różowy, zauważyłem także śmiesznie. Chyba po raz pierwszy mam nowy mold wieszaka. Zwyczaj miałem zwykły wieszak bez niczego, a ten już ma napis Rainbow. Co do stojaka, stojak jest taki sam jak w przypadku innych lalek i jest fioletowy z brokatem. I ma ten nowszy uchwyt na lalek, który mi się mega podoba i mega lubię, a starego nienawidzę. Okej, okay, więc tak prezentuje się lalka. Jest za stojaku, ale się postawię to zbytnio dłużej i nie będziecie widzieć, także... Um... Tak, jest mega ładna, podoba mi się i cieszę się, że w końcu ją otworzyłem po miesiącu kiedy się kisiła w pudełku, także tak. Podejrzewam, że aktualnie to będzie jeden z ostatnich unboxingów lalek, ponieważ troszkę u mnie krucho z także troszkę sobie poczekacie nowy unboxing, przepraszam. Ale niestety nie stać mnie, żeby kupować nowości lalekowe aktualnie, także tak, chyba że może Rainbow High chciałoby mi coś wysłać, także nie obraża się. Proszę ładnie. Wracając do alki, naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Może jedynie troszkę o te usta, ale to zdarza się. I troszkę o te włosy, które są dziwnie napuszone. Ale jak mówiłem myślę, że Boliosz powinien sprawę rozwiązać. Poza tym, lalka jest naprawdę ładna, podoba mi się. I cieszę się, że będę miał kolejną lalekę do swojej kolekcji Rainbow High, także tak. I myślę, że to tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że nie był to zbyt krótki odcinek, niezbyt chaotyczny, ale jeśli się pudełku od miesiąca musiałem w końcu to nagrać. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Myślę, że kolejny odcinek będzie już o Monster High, także tak, myślę, że się ucieszycie. Więc co, dziękuję bardzo za obejrzenie i widzimy się wkrótce. Cześć razie, pa pa. Rainbow High proszę, sponsorujcie mnie.